Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale. Zapraszam was serdecznie na drugi odcinek serii Jak czytać komiksy z Gwiezdnych Wojny, w której streszczam wam wszystkie cztery regularne, czyli główne serie komiksowe. Kilka tygodni temu pojawił się pierwszy odcinek poświęcony serii pod nazwą Star z której mogliśmy się dowiedzieć tego co się działo z zukiem Leją i pozostałymi reberantami po bitwie o How. Jeżeli ktoś z Was jeszcze tego odcinka nie widział, to polecam nadobić przed obejrzeniem tego filmu, gdyż nie dość, że wtedy poznacie wszystkie serie komiksowe. To w poprzednim odcinku tłumaczę kilka podstawowych zasad związanych z czytaniem komiksów, które mogą Wam się przydać. Także zapraszam serdecznie, link macie w opisie. A w tym odcinku przejdziemy do drugiej serii, tym razem poświęconej na najwspanialszej sitowi z i Galaktyki, czyli serii pod nazwą Darth Vader. Także bez spędnego przedłużania, przejdźmy do rzeczy. I na początek takie krótkie objaśnienie, mianowicie, ponownie, tak jak w przypadku cyklu Star Wars, mamy aż trzy serie komiksowe o wejderze, a są to. Po pierwsze, Darth Vader z oznaczeniem Marvel 2015, dziejąca się pomiędzy episodem 4 i 5. Po drugie, znana pod dwoma tytułami Darth Vader Marvel 2017, albo bardziej rozpoznawanym Darth Vader Dark Road of the Sith, będąca kontynuacją episodu trzeciego i z niej możemy się dowiedzieć, na przykład, tego, jak Vader zdobył swój mieć świetlny, aby jak próbował wskrzesić Padmę. I po trzecie, tak to będziemy się zajmować, czyli Darth Vader Marvel 2020. I tak samo jak w z Starus, akcja tą pierwszego pod tytułem Mroczne serce sitów rozgrywa się tuż po epizodzie piątym. Wejdę po pojedynku ze swoim synem, postawia odkryć kto zataił przed nim prawdę o narodzinach jego dziecka. W trakcie swojego śledztwa, jeszcze po drodze odwiedzając domu na Tatooine i apartament Padme na Coruscant, trafił koniec końców na Sabę, sobowtórkę Amidai i postanowił wspólnymi siłami odkryć prawdę o śmieci krowej. Okazało się to jednak, pułapką na mocznego roda zostawiono przez kobietę i pozostałych Amidalian, czyli organizację osób chcących zabić tych, którzy doprowadzi do śmieci Padme, a tym kimś ich zdaniem był właśnie Wejder. Ten jednak poradził sobie z atakiem bez większego problemu i finalnie dotarł do grobowca Padmy na Nabu, a tam od nas wskazówkę prowadzącą do miejsca na narodzin Ukairei, gdzie finalnie odkrył prawdę, że za wszystko odpowiedzialny jest nikt inny, jak Obi-Wan we własnej osobie. A więc mroczny Rot dopiął swego. Problem w tym, że w kolejnym tomie o nazwie Prosto w ogień musiał zmierzyć się z konsekwencjami swojej eskapady. Papaty nie był zadowolony, że Vader grzebie w tak przeszłości, co miało go podobno osłabić i postanowił dać mu cenną lekcję. Okara go i porzucił na Mustafar, a tam nasął na niego Ochi'ego, sytyńskiego zabójcę. Dokładnie tego samego, który miał odnaleźć i przyprowadzić ją Palpatinowi. Tutaj natomiast miało on za zadanie pozbyć się uczciwie Imperatora, a wszystko tylko po to, żeby wejdę musiał się z nim zmierzyć i dzięki temu na powrót stać się potężnym, mrocznym lotem. Waka nie była prosta, a Sid wyszedł z niej i to nawet bardziej niż samo to, że przetrwał, bo w międzyczasie w jego ręce wpadł Tyrujum i potem z pomocą Ochi'ego podpiół do statku i wspólnie ruszył na Exegol. Tu również napotkali pewne problemy, jak np. walka z kosmiczną kamanicą, ale to nie zatrzymało da i w końców dotarł do celu swojej podróży, gdzie czeka już na niego Palpatine, pozwalając mu na przechadzkę po planecie, że mógł zobaczyć wszystkie tajemnice tego miejsca, czyli klony, flotę niszczycieli oraz ogromny kryształ kajby przeznaczony do ich zasilania. Sidus chciał w ten sposób uświadomić Vadera z jaką siłą ma do czynienia i że nie warto z nią zadzierać. No i ten cel faktycznie osiągnął, bo po wszystkim czego Vader doświadczył, na powód stał się jego wiernym sługą. I po przygodzie na Exego, po na tom trzeci i wracamy do eventu Wojna Łowców Nagród. Ponownie, jeżeli ktoś z was nie wie o co chodzi z eventem, to polecam powrócić do pierwszego odcinka, bo tam wyjaśniam o co chodzi. W każdym razie, po całej akcji z poprzedniego tomu, wejdę ponownie odejdzie na story operacyjnym i w trakcie naprawy zaczął zmyślać na temat druka. Doszedł sobie do wniosku, że do znalezienia syna przyda mu się zamrożony w karabincie Han, więc gdy tylko był w stanie, to już razem z Ocim, obecnie pełniącym rolę jego pomocnika, na poszukiwania Solo. W ich trakcie na Tafinę genonego dojda Zabójca, czyli IG-88. Ten miał zabić Wejdea i nawet miał ku temu okazję, bo na chwilę przyjął kontrolę nad Spensitą, a nawet to nie wystarczyło, gdyż moc była silniejsza i mroczny odstaci z Doidem wygał. Później okazało się, że IG-88 dostał za cenę na Wejderę od Nieki z doradczyni imperatora tytułanej administratorką, która chciała pozbyć się ucznia Palpatina. Gdy odkrył spisek, chciał ją zabić, ale na swoje szczęście posiada ona coś, czego potrzebował, czyli informację, gdzie znajduje się Han. Tak w wielkim skrócie, żeby nie przytaczać wam całego mojego odcinka o komiksie eventowym, do którego również serdecznie zapraszam, chodzi o to, że Syndykat Przestępczy Szkałatny Świt ukradł z Bobie FETowi, a potem Kira, obecnie władczyni Szkałatnego Świtu, wystawiła przemytnika na aukcji, po to, żeby zwrócić na siebie uwagę wszystkich ważniejszych frakcji w Galaktyce, co było potrzebne w realizacji jej dalszych planów. O tej właśnie aukcji dowiedziała się administratorka i poinformowała o tym Wade'a, a ten zamiast nie skończyć nakazał jej się tam udać, żeby zdobyła dla niego solo. Niestety się to nie udało, więc Wejder zjawił się na aukcji osobiście, ale on również nie dał rady, bo sporo czasu spędził na gonieniu za rukiem, a Han koniec końców i tak trafił z powrotem w ręce po Boba a później do pałacu Jabby, zatem cały plan poszedł na marne. Następnie mamy tom czwarty, czyli część kolejnego eventu o nazwie Szkarłatne Rządy. Ponownie odsunę do poprzedniego odcinka, bo tam tłumaczę, jak to działa. A co do tego tomu, to ganie rzecz biorąc, po całej akcji Gania za teraz do odmiany granic ze Szkarłatnym Świtem. A konkretnie jego zadaniem jest odnaleźć i pozbyć się wszystkich agentów syndykatu. Zebrać sobie do tego duże składające się z różnych szamanych typów i w sumie ta duża na działa sobie całkiem nieźle, bo już na samym początku wykryj kilku szturmowców pracujących do Szkarłatnego Świtu oraz znaleźć jedną z baz organizacji, a w niej ogromną listę agentów z całej galaktyce. A jedną z nich jest niewidziana od pierwszego tomu Sabe. Dołączono do syndykatu, wierząc, że dzięki temu będzie jej łatwiej pozbyć się, a do tego nawiązała współpracę z Doidem, śledczy, mu wcześniej pomagał i wspólnie podrzucił Wejdowi tą, jak się później okazało, częściowo fałszywą listę agentów, a młoczny odwierząc, że jest pełni prawdziwa, poleciał na Korsant i pozabiał kilka osób z tej listy. wykorzystała całą tę sytuację, doprowadzając do spotkania z Weidem, w trakcie którego zwróciła się do niego imieniem Anaki. Mając wtedy mocznego roda w gości, w kolejnym tomie, czyli piątym pod tytułem cięcia, na jej polecenie Vader i Sabę udali się do koni byłych niewolników statuin, żeby im pomóc w walce z pewną gubernatorką. Para wspiana przez Imperialne Siły Mocznego Roda, a później też Ociego, rzuciła się do walki z władczynią. Niestety udało jej się uciec, a potem przeszła do realizacji swojego planu: mianowicie zbudowała maszynę, która wysysała energię z istot żywych. A nawet z całych planet. Za jej pomocą woła ogromną burzę piaskową, w którą wpadła Sabę oraz jeden z kolonistów. Wejdę pomimo wiadomej racji z piaskiem, rzucił się w ciebie na ratunek i ją ratował. Później udało mu się dostać do wnętrza maszyny, żeby ją zniszczyć, i stanął do pojedynku z gubernatorką ubraną w pancerz bojowy. Pokonał ją, lecz ta ponownie uciekła i do tego wyłączyła mu z przez co ten był bliski śmieci. Na szczęście w poje się Sabę, włączyła zbę na nowo i wyciągnęła Sita z spadającej się maszyny. I jeśli chodzi o dalsze rosy tej pary, to możemy je poznać w ostatnim jak tamtą chwilę Tomie, czyli szóstym pod tytułem powrót Twój, który co ciekawe miał swoją premier w Polsce za kilka dni temu po 29 maja. I grani mimo tego, że w poprzednim Tomie ich współpraca układa się bardzo dobrze, to Wejdery udał się z Sabę przed obićej imperatora, co wyglądało jakby chciał z nią skończyć. Jednakże papa, tym krótkiej rozmowie z dziewczyną doszedł do wniosku, że może być ona przydatna. I jako, że na obecną chwilę pełnia ona rolę doradcy Wadea, tak najpierw chciała go zabić, a później starego doradcą zgadza się, to wysłał ich na pewną misję. A jak się to ma do tytułu komiksu? No tak ładnie wiele. pod sam koniec faktycznie możemy zobaczyć pozostałe długie padmy, które przesłuchiwały od bo chciały się dowiedzieć, gdzie znajduje się Saba i ją odnaleźć. I tu powinien być już koniec odcinka, bo w trakcie negowania myślałem, że tu już się kończy historia, a okazało się, że jednak nie, także przejdźmy dalej. Jedna z tłóek z pomocą odciego się na pokład egzekutora i usmówiła się z Fejtem, a później dopodział do spotkania między nim a wszystkimi czterema służkami. Owe spotkanie przechodziło się w pojedynek, by oczywiście młotny od zwyciężył. jednak to nie miało najmniejszego znaczenia, gdyż ich panem nie było zabicie Fade'a, ale zniszczenie egzekutora, co prawie im się udało, ale nim uruchomił procedurę samozniszczenia, okazało się, że Saba ma kłopoty. Wypełniała zadanie od imperatora, czyli pozbycie się unii technokratycznej, dawniej jednego z członków separatystów. Niestety stała się ich zakładniczką. Wobec tego wejder i dwóki połączyli siły, żeby ją ratować. Fakt faktem, ta współpraca wyglądała na takiej zasadzie, że wejder technopania jak swoje podwładne, co jak nie trudno się domyślić, nie do końca im się podobało. Nie zmienia to jednak faktu, że dwórki w miarę radziły sobie w walce z doidami, natomiast sitowie udało się dostać do miejsca, gdzie Jul Tambosz, szef unii technokratycznej sam. Mimo tego, że uciekł, dziewczynę udało się ratować. Niestety później nastąpił moment, w którym musiała stanąć przed wybojem między swoimi siostrami, a Vaderem. Koniec końców wybrała stronę Mrocznego Rolda i razem z nim dokończyła zadanie. Jednak po tym wszystkim uznała, że najwyższy czas odejść, lecz Vader nie zamierzał jej na to pozwolić. Jednakże co dokładnie w tej sprawie uczynił, tego dowiemy się z kolejnego tomu 37, który ma pojawić się w Polsce jeszcze w tym roku, konkretnie w grudniu. No i to już będzie na tyle w tym odcinku, także jeśli wam się spodobał stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, no i napiszcie w komentarzu co myślicie o serii o że po prostu jak zwykle komentarze są do waszej dyspozycji, piszcie co chcecie. I jeszcze raz zapraszam was do nadobienia poprzedniego odcinka, jeśli ktoś z was go nie widział, a za niedługo zobaczymy się w odcinku trzecim, gdzie przyjrzymy się pewnej byłej współpracownicy Mrocznego Roda, z którą niestety będzie musiał mieć znowu do czynienia, no i się tam pewne dość ciekawe rzeczy. A na razie standardowo widzimy się już niedługo w kolejnych filmach, także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, pa pa.